Czuwaj, druhni, druhowie. Jest niedziela, wcześnie rano. Wczoraj odbyło się wieczorne śpiewogranie, a ja zapraszam Was na kolejnego vloga. Nad zorganizowaniem wieczornego śpiewogrania pracowałem od zeszłego roku. Wtedy zrobiłem ankietę. Wybraliście Gdańsk. I potem rozpoczęły się przygotowania z mniejszymi lub większymi problemami. Na szczęście wczoraj wszystko doszło do skutku i mogliśmy sobie razem pośpiewać. Mnie wczorajsze śpiewogranie trochę zmęczyło, mimo tego, że od lat organizuję śpiewogrania u siebie w drużynie, czy też w Chłówcu, to takie z osobami tak naprawdę wtedy mi jeszcze obcymi sprawia, że bardzo się stresuję, ale mam nadzieję, że to, co wczoraj Wam zaprezentowałem, bardzo się Wam podobało. Najfajniejsze z mojej strony jako wykonawcy było to, że podczas śpiewogrania ja śpiewałem z niewielkiego, ale wzmacniacza, który stał przede mną, a Wy, będąc na sali, w te kilkadziesiąt osób, potrafiliście mnie przekrzyczeć i słyszałem Was lepiej niż samego siebie. Za to, że byliście tam wczoraj razem ze mną, bardzo Wam dziękuję, a pozostałych zachęcam do tego, żebyście wzięli udział w kolejnej ankiecie, bo już niedługo będziemy wybierać kolejne miasto, do którego przyjadę i w którym odbędzie się wieczorne śpiewogranie. Tym filmem chciałbym też podziękować Sowie z mojego zastępu harcerskiego Niedźwiedzie, w którym byłem, gdy tak naprawdę zaczynałem swoje przygody harcerskie, bo bez niego organizacja tego wydarzenia w Gdańsku byłaby na pewno zdecydowanie trudniejsza. Gdy skończyliśmy wszystko około 20-20.30, trzeba było jeszcze posprzątać i powrót do Zielonej Góry przez 6 godzin na pewno byłby męczący, a tak miałem gdzie przenocować. Także dzięki bardzo, Sowa, i mam nadzieję, że jeszcze nie raz ugościsz mnie tutaj w Gdańsku. Z informacji, które od Was dostałem, ten trochę nowy sposób nagrywania vloga się Wam spodobał, więc tutaj w Gdańsku postanowiłem przemieszać go nieco z tym, który stosowałem dotychczas. Będzie trochę statycznych ujęć, ale też takich, gdy trzymam aparat w ręce. Najpierw z poziomu ulicy, teraz ze szczytu wieży w Gdańsku. Jeżeli ktoś jeszcze nie był w tym mieście, to niech już dłużej nie zwleka, tylko pakuje się w pociąg i przyjeżdża. Je zobaczyć. Nie wiem, czy zauważyliście, ale uczestnicy wczorajszego śpiewogrania w Gdańsku dostali śpiewniki, każdy swój, ale jeżeli podczas kolejnych edycji będzie Was więcej, to będę musiał się nad tym poważnie zastanowić, bo robienie tylu śpiewników może być problemem. Pora kończyć film, za godzinę wyjeżdżam do Zielonej Góry. Ale pokażę Wam jeszcze kilka ujęć z Gdańska. No przecież nie mogłem zapomnieć o zakończeniu. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.